Najdrożsi, kochani widzowie, jako że na tym kanale od dłuższego czasu staram się zapewnić wam najwyższą jakość rozrywki, pokazać wam życie, pokazać wam świat. Testować takie rzeczy, których żebyście potem wy nie musieli ewentualnie kupować, ani ich testować. Tym razem, co trafia w moje ręce, jest to. Pam, pam, pam. Jest to... Znaczy, to w zasadzie nie jest wódka, nie wiem jak to nazwać. To jest napój alkoholowy. Nie wiem, w każdym razie powiedzmy, że to jest coś do picia. Sprzedawane w takich małych kubeczkach, taki jeden kubeczek kosztuje 2,50. W najróżniejszych odmianach smakowych. Tutaj mamy o smaku cytrynowym i o smaku grejpfrutowym. Ma to 30 V. Oczywiście nie zachęcam do kupna, nie zachęcam do spożycia, bo alkohol szkodzi zdrowiu i w ogóle dzieci, nie róbcie tego w domu, a w ogóle nie możecie kupować alkoholu, także problem z głowy. Ale jak tylko zobaczyłem info o tym, że takie cuda będą w sprzedaży, bardzo mnie to zaciekawiło i zawsze chciałem tego spróbować. I tym razem to się uda. Teraz, moi drodzy, mój kamrat, pomocnik Miłosz dokona aktu otwarcia. Można, plusem tego, niepodważalnym plusem tego opakowania jest to, że można oblizać wieczko. Także, o, widać, że nie jest to najłatwiejsza dola emerytowanego gorola. Nie udało się płynnie jak niczym z jogurtu oderwać, ale już jesteśmy... O, pokaż barwę pod światło. Gdzie tu jest światło? O! No barwa, proszę państwa, w zasadzie ciężko powiedzieć. Wygląda to tak trochę jak... dosłownie jeszcze nic takiego w życiu nie widziałem chyba. Trochę jak taki kisiel rzadki. Dobrze, moi mili, jesteśmy gotowi. Tutaj zakąska w postaci, prawda, orzeszków. I na początku może sprawdzę zapach. No, pachnie mniej więcej jak woda. Także no, przejdźmy, prawda, do części głównej, czyli konsumpcji. Najpierw delikatny łyczek. Tak na raz? Siup. O, pyszne. Nie, muszę powiedzieć, że jest to całkiem dobre. Myśmy kiedyś tutaj z kamratem Miłoszem spożywali lubelską w postaci dorosłej takiej z flachy. I mogę powiedzieć, że całkiem dobre. Także jak ktoś ma ochotę na shota takiego 30 V na poprawienie humoru czy coś takiego, to mogę powiedzieć, że jest to całkiem dobre. Oczywiście nie polecam. Pamiętajcie, alkohol szkodzi zdrowiu wyłącznie dla pełnoletnich. No. Także dziękuję bardzo za uwagę. To znowu byłem dla was ja testujący, poświęcający się dla was, żeby wam się krzywda nie stała. Były to dolne kończyny Miłosza. I no, dzięki i widzimy się w następnych edukacyjnych, interesujących materiałach. Pa, pa! A jeszcze w bonusie mam tutaj dla was zieloną kolę. Miałem z tego zrobić osobny film, ale nie chcę, żeby wyszło, że jestem aż tak przepadzity na hajs, że jestem tylko trochę. Idę do sklepu, patrzę, zielona kola i teraz się zastanawiam, czy ona jest zielona, bo jest zepsuta? Czy o co chodzi? Oczywiście, żeby ktoś nie pomyślał, nie ma tutaj kompletnie żadnego product placementu, nikt mi za to nie płaci, wszystko jest za moje pieniądze. Także zobaczmy. Tylko nam aktu otwarcia. A. Tykło. O, tutaj generalnie ocena zapachu i innych takich to nie wchodzi w grę, także od razu spróbuję. No, powiem wam, że smakuje jak cola. No, nie obesrałem się ze zdziwienia.